Wybory w Gdańsku są sprawą szczególnie uważnie obserwowaną przez miliony Polaków. Po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza polityka miasta stała się obiektem analiz wielu ekspertów, a nadchodzące wybory niosą ze sobą ogromne emocje. Teraz okazuje się, że stoją one pod znakiem zapytania, gdyż pojawiły się poważne komplikacje. Wybory w Gdańsku spędzają sen z powiek wielu politykom oraz Polakom. Walka o urząd prezydenta miasta jest niecodzienna, gdyż nie jest łatwo wybrać następcę Pawła Adamowicza, który tragicznie zmarł po bestialskim ataku, który miał miejsce podczas tegorocznego finału WOŚP. Polityk piastował to stanowisko przez kilkanaście lat, a na osobie, która tym razem zostanie wybrana, ciążyć będzie gigantyczna odpowiedzialność. Choć od początku głośno mówi się, iż to wieloletnia zastępczyni Adamowicza, Aleksandra Dulkiewicz oficjalnie zajmie jego stanowisko, teraz nic nie jest pewne. Pojawiły się pewne komplikacje, które sprawiły, że wybory w Gdańsku stoją pod znakiem zapytania. Premier zadecydował, iż wybory uzupełniające na prezydenta Gdańska odbyć się mają już 3 marca. Choć wiele partii i ugrupowań ogłosiło, iż nie wystawi w nich swoich kandydatów ze względu na pamięć zmarłego, Dulkiewicz o prezydencki fotel walczyć będzie z 2 innymi kandydatami. Niestety wybory w Gdańsku właśnie stanęły pod dużym znakiem zapytania, gdyż brakuje osób, które chciałyby pracować w komisjach. W tym momencie nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia przedterminowych wyborów prezydenckich w Gdańsku, informuje komisarz wyborczy w Gdańsku w rozmowie z RMF FM. Komplikacja jest naprawdę poważna, gdyż do tej pory zgłosiło się zaledwie 800 osób, a do uruchomienia całego procesu potrzeba jest ich przynajmniej o 1000 więcej. Pilnie potrzeba ludzi do pracy w komisjach. Dopóki nie zbierze się wystarczająca liczba osób chętnych do pracy, nie ma możliwości powołania komisji. Ostatecznie wybory będzie trzeba przełożyć, jeśli w każdym ze stałych obwodów nie uda się zorganizować po 2 komisji, z których każda składa się z 5 członków. Konieczne jest także stworzenie 6-osobowych komisji, które funkcjonowałyby w kilkunastu obwodach zamkniętych ustanowionych w szpitalach czy aresztach. Władze apelują do mieszkańców o zaangażowanie w organizację tego wydarzenia, czas na zgłoszenia mija bowiem już w najbliższy piątek, a komisje muszą zostać jeszcze ukonstytuowane. Trzeba także zorganizować specjalne szkolenia dla poszczególnych członków.